Andrzej Gajcy, witam serdecznie w weekendowym wydaniu programu Netopinia. Moim gościem dzisiaj jest za pośrednictwem internetowych łączy z kampanii Nego Radomia wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, członek sztabu prezydenta Andrzeja Dudy, poseł Radosław Fogiel. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie pośle, panie rzeczniku, na początek, tak przy weekendzie, kilka prostych pytań, tak na rozgrzewkę. Jest pan gotowy? Oczywiście. W jakim kraju dzisiaj rozmawiamy? Ja jestem w Radomiu. Radom jest niezmiennie w Polsce. Ja jestem w Warszawie. Tyle przynajmniej z mojej strony. Ja jestem w Warszawie, więc zgodzi się pan ze mną, że też Polska. A w jakim języku? Mam wrażenie, że jest to ten język, który znam od dzieciństwa. Będzie to polski. Jest pan, ma pan wrażenie, czy pan jest tego pewien? Bo ja jestem pewny, że rozmawiam z panem w języku polskim. No to jeżeli już obaj jesteśmy tego pewni, to mamy nic porozumienia. To na pewno się zgodzimy, że pan jest Polakiem, ja jestem Polakiem. Tutaj też myślę, że nie ma co do tego wątpliwości, więc moje teraz pytanie. Dlaczego w minionym tygodniu prezydent Andrzej Duda, sztab, którego pan jest członkiem, oraz partia rządząca, mówicie o dyktacie niepolskich zagranicznych mediów w odniesieniu do mediów prywatnych, konkretnie TVN-u, Onetu i Wirtualnej Polski, które wystąpiły z propozycją debaty prezydenckiej, która została odrzucona? Panie redaktorze, mówimy przede wszystkim o próbie dyktatu medialnego, zwłaszcza jeśli mówimy o tej propozycji debaty, to wiodącej w tym połączeniu telewizji, bo tak to rzeczywiście trochę wyglądało z naszego punktu widzenia. O tym mówił pan prezydent Andrzej Duda. Mówił o sytuacji, w której stara się organizator debaty w sposób bardzo zasadniczy i odgórny narzucić jej termin i warunki z bardzo krótkim czasem do podjęcia decyzji. I to był główny problem związany z tą debatą, bo po prostu pan prezydent miał już inne zobowiązania. No, a tak się składa, że duża część tych mediów, bo chyba nie wszystkie, mają kapitał zagraniczny. No to jest po prostu, fakt, nie opinia. Ale nie uważa pan, że nazywanie mediów niepolskimi w kontekście do dziennikarzy Onetu, do redakcji Onetu niemieckimi, no to jest, mówiąc delikatnie, obraźliwe w stosunku do mediów i jednak próba wywarcia takiej presji publicznej, że mamy do czynienia z niepolskimi mediami, które atakują rząd, bo chcą zorganizować debatę prezydencką? Panie redaktorze, w przypadku debaty prezydenckiej, powtarzam, no, głównym argumentem był sposób jej organizowania albo wręcz próby narzucenia. Dobrze, być może raczej ma pan redaktor na myśli to, co od dwóch dni robi jeden z tabloidów, jeden z dzienników. Mówimy o fakcie. O przeważająco niemieckim kapitale, który atakuje prezydenta w sposób bezpardonowy, niesprawiedliwy i kłamliwy. Chcę powiedzieć trochę, widzą też naprostując, że jednak kapitałem nie niemieckim, a amerykańskim. Mówimy to o dzienniku Fakcie. Ale jak pan odbiera choćby słowa ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, który stwierdza, że trzeba zrobić wreszcie porządek z takimi mediami? Czy to takie słowa w ogóle powinny padać z ust ministra sprawiedliwości? Panie redaktorze, no, wydaje się, że no, minister sprawiedliwości między innymi ma za zadanie dbać o prawo i porządek w kraju, w którym jest ministrem, więc nie wiem, czemu te słowa miałyby kogokolwiek niepokoić. A co to oznacza zrobić porządek z mediami, panie rzeczniku? Panie redaktorze, chodzi, cały czas rozmawiamy w kontekście publikacji dziennika Fakt, to znaczy publikacji atakujących prezydenta Andrzeja Dudę, atakujących w taki sposób, że można zacząć podejrzewać, że jest tu coś więcej na rzeczy niż zwykłe polityczne sympatie czy antypatie, nawet dziennikarskie, że jest to próba zupełnie nieuprawnionego i niesprawiedliwego wpływania na kampanię wyborczą. No, panie redaktorze, no chyba zgodzimy się, że sposób przedstawiania tej rzeczywiście angażującej ostatnio opinię publiczną sprawy przez dziennikarzy Faktu, sposób doboru zdjęć, tekstów, nagłówków jest, no, ja powiem, skandaliczny. Pan redaktor może uważać, że to zbyt mocne słowa, ale chyba się pan redaktor ze mną zgodzi, że
co najmniej wątpliwy. Ale może się też pan ze mną zgodzić, że twierdzenie przez bardzo ważnego polityka dzisiejszego obozu władzy, który mówi, że trzeba zrobić porządek z mediami, no to niesie za sobą też dość mocne przesłanie, a wręcz nawet groźbę, że z tymi mediami, nie wiem, trzeba je rozwiązać, zakazać. No, panie redaktorze, przepraszam, jeżeli pan przedświątecznie zabiera się za porządki w domu, to chyba nie znaczy, że pan zamierza ten dom burzyć albo go rozwiązywać czy zakazywać komuś wstępu. Nie wiem, skąd takie obawy przed słowem porządek. No, jest pewien porządek medialny, no, zwany ładem. Możemy używać słowa ład zamiennie ze słowem porządek. No, jest ład konstytucyjny, jest ład medialny również i o tym jest mowa. Po prostu chodzi o to, że nie możemy pozwalać sobie na to, żeby bezkarnie i bez żadnej riposty z drugiej strony prezydent Rzeczypospolitej był w ten sposób haniebny atakowany. Panie rzeczniku, wracając do tego słowa dyktat, o którym też w tym tygodniu było dosyć głośno. Rozumiem, że dyktatem ze strony mediów prywatnych było narzucenie terminu i miejsca bez możliwości negocjacji ze sztabami kandydatów Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. Dobrze zrozumiałem, chodzi o taki dyktat, narzucenie terminu i miejsca bez możliwości, nie wiem, negocjacji, rozmów? To mieliśmy właśnie na myśli. Były to możliwości co najmniej dalece ograniczone. Dowiedzieliśmy się o propozycji debaty dzień po wyborach, a miałaby się ona odbyć bodajże 48 godzin później. No, to było oczywiste z naszego punktu widzenia przynajmniej, nie wiem jak wyglądał kalendarz Rafała Trzaskowskiego, że sztab Andrzeja Dudy miał już zaplanowane aktywności pana prezydenta na ten dzień. Od samego poranka, od 9 rano, pan prezydent odbywał spotkania z mieszkańcami najpierw województwa zachodniopomorskiego, potem lubuskiego. Miał umówiony wywiad w jeszcze innej telewizji, a potem miał jeszcze kolejne spotkania z wyborcami. No trudno, żeby przy całym szacunku do wszystkich organizatorów, trudno, żeby całe te plany szły do kosza i żeby pan prezydent mówił tym mieszkańcom, którzy do niego czekali, że no wybaczcie, ale przedkładam wizytę w telewizji nad spotkanie z państwem. No, to było po prostu niewykonalne. Panie rzeczniku, a czym w takim razie jest narzucenie w zaproszeniu, które skierowała Telewizja Polska do obu sztabów, narzucenie także daty, terminu, miejsca bez możliwości negocjacji ze sztabami? Chodzi o debatę w Końskich, która ma się odbyć z udziałem publiczności, co też jest złamaniem rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo to rozporządzenie jasno mówi, że w debatach nie może brać udział publiczność. To czym w takim razie jest, jak nie dyktatem ze strony TVP, narzucenie daty, miejsca bez możliwości negocjacji ze sztabami? Czy to też jest dyktat pana zdaniem? Bo panie moim zdaniem tak. Szanuję pańskie zdanie. Pozwolę sobie jednak wskazać kilka zasadniczych różnic. Po pierwsze, propozycja telewizji publicznej została złożona ze znacząco większym wyprzedzeniem. Tam mówiliśmy o propozycji złożonej bodajże 29 czerwca dotyczącej 2 lipca. Tu, czyli mamy 3 dni, w zasadzie niecałe 3 dni. Tu mówimy o propozycji dotyczącej 6 lipca. Mamy prawie tydzień. No to jest podstawowa różnica. Elastyczność. Dobrze, przepraszam, że przerwę, panie rzeczniku, ale Telewizja Polska także nie dała możliwości negocjacji sztabom miejsca, bo nie wszystkim musi odpowiadać miejsce, w którym ta debata została wyznaczona. Nie dała możliwości negocjacji terminu tej debaty. On też został narzucony. Więc jeśli jedne media narzucają miejsce i termin kandydatom i sztabom bez możliwości negocjacji i zmiany, to jest dyktat, a jak robi to Telewizja Polska, zgadza się z dłuższym terminem, ale ciągle mamy do czynienia z wyznaczeniem tego miejsca na sztywno, bez możliwości jakiejkolwiek rozmowy, to już tym dyktatem nie jest. Panie redaktorze, jeśli chodzi o możliwości negocjacji, to jak rozumiem, w tym zaproszeniu skierowanym przez telewizję było również zaproszenie do spotkania przedstawicieli sztabów i omówienia szczegółów debaty. Jestem przekonany, media prywatne także pewnie takie zaproszenie wystosowały do spotkania ze sztabami i rozmów. Odbywało się dokładnie tak samo. Panie redaktorze, no ale jest zupełnie inny horyzont czasowy. No, jeżeli rozmawiamy o 2 lipca,
1 na przykład albo 30 czerwca, jest to zdecydowanie inna sytuacja niż kiedy rozmawiamy o 6 lipca z dużo większym wyprzedzeniem i dużo elastyczniej można wtedy do tego podchodzić i rozmawiać o innych kwestiach. Jeśli chodzi zaś o miejsce, to oczywiście pewnie właściwą tutaj instancją do odpowiadania na to pytanie są przedstawiciele Telewizji Polskiej, ale z doniesień medialnych, z tego jak zostało to zaprezentowane, rozumiem, że miejsce związane jest z formułą tej debaty, formułą otwartą, town hallu na wzór amerykańskich debat, gdzie pytania zadają zwykli obywatele. Tylko doskonale pan wie, o czym już powiedziałem wcześniej, że ta formuła jest niezgodna z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zostawmy debatę, zostawmy już ten temat, bo widzę, że się nie zgodzimy. Panie rzeczniku, ale to pytanie jest bardzo istotne. Ale nie zostawiajmy tego tematu, ja apeluję, panie redaktorze, bo wspomina pan o tym drugi raz, to najwyraźniej jest to istotna dla pana redaktora kwestia, więc ja myślę, nie zostawiajmy że to jest istotna kwestia jej. Dla wielu widzów, którzy chcieliby mieć debatę, panie rzeczniku, zarówno w mediach publicznych, jak i w mediach prywatnych. Dlaczego, dobrze, kontynuujmy w takim razie, dlaczego prezydent Andrzej Duda i jego sztab, którego pan jest członkiem, nie chcecie się zgodzić na dwie debaty? Albo na debatę, gdzie są media i prywatne, i publiczne, tylko zawsze musi być organizatorem tej debaty Telewizja Polska, a po poprzednich dwóch debatach no, można mieć wiele zastrzeżeń do sposobu organizacji, przeprowadzenia tej debaty, choćby do pytań. No, widzowie widzieli, jakie to były pytania i wiele głosów krytycznych, myślę, że ze strony zwykłych Polaków padło, jeśli chodzi o tą debatę. Więc kto tu dzisiaj, bo to chcę nawiązać do mojego kolejnego pytania, jest dzisiaj cykorem, bo Rafał Trzaskowski dość mocno i może też obraźliwie w stosunku do pana prezydenta użył takiego sformułowania. Prezydent Andrzej Duda wzywa do debaty. Rafał Trzaskowski na razie nie udzielił odpowiedzi, czy stawi się w debacie w telewizji publicznej. Ale to kto dzisiaj ma większego stracha, żeby wziąć udział w prawdziwej debacie, żeby Polacy mogli rzeczywiście wyrobić sobie zdanie o obydwu kandydatach? No więc po kolei, bo dużo, dużo spraw. Pierwsza to obecność lub nie publiczności na debacie w Końskich. Może skończę myśl, skąd w ogóle, jak rozumiem, pomysł, żeby odbyła się w miejscowości Końskie. To przecież Grzegorz Schetyna powiedział, że wyborów nie wygrywa się w Wilanowie, tylko w Końskich. No, Telewizja Polska postanowiła skorzystać z tej złotej myśli i w ten sposób nawiązać do tych słów i zrobić debatę, która będzie odmienna w swojej formule od tego, co widzieliśmy dotychczas. I być może część widzów mogła mieć zarzuty do poprzednich debat, że były one dość statyczne, mało ciekawe. Myślę, że taka formuła byłaby dla widzów dużo bardziej interesująca. Jestem przekonany, że znajdzie się rozwiązanie takie, które z jednej strony będzie zgodne z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii dotyczące udziału publiczności, a z drugiej strony, że te pytania, które tam padną, będą rzeczywiście pytaniami zwykłych Polaków. I pan redaktor przed chwilą mówił, że debata taka, żeby odpowiedzieć, poruszyć kwestie, które interesują zwykłych Polaków. No więc kto poruszy je lepiej niż prawdziwi ludzie, nie dziennikarze, nie publicyści, tylko po prostu prawdziwi ludzie, których życia dotyczą te wybory. I jeśli chodzi o prezydenta, dokończę, tak, panie oczywiście. Redaktorze, bo pan redaktor zadał dość rozbudowane pytanie, więc to nie jest kwestia mojego gadulstwa, ale siłą rzeczy ta odpowiedź musi być nieco bardziej rozbudowana. I ostatnia sprawa. Ja nie zniżałbym się do tego typu zagrywek jak sztab Rafała Trzaskowskiego i sam Rafał Trzaskowski, żeby jakimiś podwórkowymi wyzwiskami się obrzucać. No widocznie dobrze się czuję w takim klimacie. Chodzi o to, że jeśli mówimy o debatach, to pan prezydent Andrzej Duda z jednej strony jest debata ta w Końskich, gdzie mamy duży udział czynnika obywatelskiego. Rafał Trzaskowski już odmówił w niej udziału, właśnie odmówił odpowiadania na pytania zwykłych Polaków. A pan prezydent Andrzej Duda cały czas
zachęca do tego, żeby porozumiały się trzy największe telewizje ogólnopolskie. Pan redaktor przed chwilą pytał, dlaczego nie chcemy debaty. No właśnie chcemy debaty. Pan prezydent Andrzej Duda mówi o tym wielokrotnie. Niech się porozumieją wszystkie telewizje. To będzie z korzyścią naprawdę dla wszystkich. No a kandydat Platformy Obywatelskiej chce debatować wyłącznie w telewizji, która, jak mówią złośliwi, jest tak naprawdę medialnym przedłużeniem sztabu Platformy Obywatelskiej. Panie rzeczniku, kończąc ten wątek, bo mam jeszcze kilka ważnych pytań. Czy jest możliwe, aby prezydent Andrzej Duda wziął udział w debacie, którą nie organizuje tylko telewizja publiczna? Proszę o krótką odpowiedź, tak czy nie? Oczywiście, to przecież sam pan prezydent apeluje do tego, żeby telewizje siadły do stołu, porozumiały się i zorganizowały ją wspólnie. No więc w ogóle tu kwestia organizacji przez telewizję publiczną jest kwestią zupełnie nieistniejącą. Powtarzam, pan prezydent Andrzej Duda sam apeluje do wszystkich telewizji. Siądźcie państwo przy stole, zróbcie propozycję debaty wspólnej. Panie rzeczniku, przechodzę do następnego wątku. Wie pan, ile osób ostatniej doby zachorowało na koronawirusa? Nie sprawdzałem jeszcze dzisiaj tych informacji. Panu przypomnę, 314, zmarły 4. Czy pana zdaniem koronawirus jest wciąż groźny? Koronawirus jest nieustająco groźny. Mamy do czynienia z sytuacją pewnego opanowania, czy zastopowania tej epidemii. Wiemy już dużo lepiej, jak sobie z tym radzić, jak się zachowywać. Nie ma już tego też czynnika psychologicznego, lęku przed nieznanym, czy został on przynajmniej zniwelowany, ale oczywiście koronawirus jest nadal groźny. To może pan wytłumaczy mi... Przepraszam bardzo, bo warunki są takie, że właśnie mrówka weszła mi na ekran, więc muszę ją sprzątnąć. Już to możemy kontynuować. To jest program na żywo. Widzicie państwo, nawet mrówki tutaj czasami próbują wziąć udział w programie. Moje pytanie to, dlaczego w takim razie, skoro koronawirus jest taki groźny, premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że jest jednak inaczej? A może to chodzi o mobilizację starszego elektoratu wyborców, który w pierwszej turze zagłosował w zdecydowanej większości za prezydentem Andrzejem Dudą? Ale nie do końca rozumiem, w jaki sposób inny miałby przekonywać premier Morawiecki? Czy premier Morawiecki powiedział, że koronawirus nie jest groźny? Tak, że nie jest już groźny i że zagrożenie jest dużo mniejsze niż było tydzień, dwa tygodnie temu, miesiąc temu, a statystyki to pokazują, prawda. Ale statystyki zachorowań pokazują, że wcale tak do końca nie jest. Moje pytanie jest, czy aby Prawo i Sprawiedliwość nie próbuje w ten sposób, wysyłając komunikaty, że zagrożenie jest mniejsze, pomóc sobie i zmobilizować elektorat starszych osób, aby wspomógł w tych wyborach prezydenta Andrzeja Dudę. Panie redaktorze, no ale zachorowania są zdecydowanie mniejsze. No jeszcze 2-3 tygodnie temu mieliśmy zachorowania na poziomie 500-600 dziennie, no dwukrotnie większe niż obecnie, więc nie widzę sprzeczności w słowach pana premiera Morawieckiego. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to proszę wybaczyć, ale to naprawdę Prawo i Sprawiedliwość od samego początku mówiło i mówi, że bezpieczeństwo Polaków jest priorytetem, jeśli chodzi o te wybory. No, przypomnę, będziemy do tego wracać pewnie do znudzenia, no ale przecież cała awantura o wybory 10 maja była między innymi o to, że my w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków zaproponowaliśmy wybory korespondencyjne, właśnie żeby ograniczyć to niebezpieczeństwo. No to opozycja się na to nie godziła, więc zarzucanie nam jakichś i także Jarosław Gowin, wicepremier ówczesny państwa rządu. Jest zupełnie nieracjonalne, a dzisiaj wielu komentatorów, publicystów, nawet polityków opozycji w rozmowach prywatnych mówi, czymże różnią się te wybory od spaceru do osiedlowego marketu. To w markecie jest dużo mniej bezpiecznie, bo do wyborów, do sali wpuszczane jest po kilka osób, wszyscy są pilnowani, żeby mieli maseczek i wszystko jest dezynfekowane. Więc naprawdę to ryzyko jest ograniczone do minimum. No, to, że możemy czekać oczywiście, aż koronawirus zniknie z powierzchni Ziemi, ale to by oznaczało, że być może powinniśmy w sposób zupełnie niezgodny z polską konstytucją przełożyć wybory o rok, dwa albo pięć. No, to jest nierealne. Po prostu musimy
żyć, musimy funkcjonować z zachowaniem środków bezpieczeństwa i te środki są w sposób maksymalny zachowywane w przypadku komisji wyborczych. Panie Rzeczniku, a do tego była przecież i jest cały czas opcja głosowania korespondencyjnego, która nie wymaga wizyty w lokalu wyborczym. Panie Rzeczniku, gdzie jest dzisiaj prezes PiS Jarosław Kaczyński, bo na końcu kampanii, tuż przed drugą turą, jakoś zniknął z przestrzeni publicznej? Panie redaktorze, myślę, że pan prezes jest w domu w Warszawie, ewentualnie mimo soboty w biurze na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, kierując partią. A dlaczego nie uczestniczy aktywnie w kampanii? Tak jak to robi choćby premier Mateusz Morawiecki. W kampanii uczestniczy przede wszystkim kandydat na prezydenta. Kandydatem na prezydenta jest urzędujący prezydent Andrzej Duda. Panie rzeczniku, ale doskonale pan wie, że cała partia ruszyła pomagać panu prezydentowi, włącznie z panem premierem, który ma od godziny 8 do 21 spotkania z Polakami, zachęca do głosowania na pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ale to nie jest zarzut, to jest normalne. Przeciwnicy Platformy Obywatelskiej robi tak samo, ale wiele osób, dziennikarzy, także my się Polaków zastanawia się, gdzie jest prezes Jarosław Kaczyński, bo tylko, jak dobrze pamiętam, ostatnio to na Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości zabrał głos tuż przed pierwszą turą. Czy w najbliższym tygodniu do wyborów prezes Jarosław Kaczyński ma zaplanowane jakieś wystąpienie publiczne? To bardzo jest słuszna uwaga, że cała partia jest włączona w kampanię prezydencką. To prawda. I ta uwaga, w zasadzie tą uwagą pan redaktor w dużej mierze odpowiada sobie na swoje pytanie. No nie odpowiadam, bo pan nie chce powiedzieć, gdzie jest prezes Kaczyński. Już pana naprowadzam, zadam pytanie pomocnicze. Panie redaktorze, kto stoi na czele Prawa i Sprawiedliwości? Prezes Jarosław Kaczyński. Dziękuję serdecznie. I to jest właśnie rola i praca lidera partii do tego, żeby zmobilizować... Panie rzeczniku, to teraz ja zadam proste partię, pytanie i poproszę o odpowiedź. Pan prezes Jarosław Kaczyński stoi za tym, że wszyscy w partii ciężko pracują, że ja sobie robię właśnie krótką przerwę na rozmowę z panem i wracam do rozdawania ulotek na radomskim targowisku, że posłowie, że radni... że europosłowie w całej Polsce ciężko pracują. To jest właśnie rola i praca pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Czyli rozumiem, że prezes Jarosław Kaczyński nie jest schowany przed drugą turą, przed głosowaniem, bo obawia się, że może by odebrał trochę głosów panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Stawiam kropkę, panie rzeczniku. Gdyby startował w kontrze do któregoś z kandydatów, być może mógłby odebrać im głosy. No, od dawna wiadomo, że prezes Jarosław Kaczyński jest jednym z największych atutów Zjednoczonej Prawicy. Panie rzeczniku, musimy kończyć. Bardzo dziękuję, że wziął pan udział w programie prosto z Radomia. Państwu dziękuję za uwagę. Życzę miłego weekendu. Do zobaczenia. Do widzenia.